Agromazur TV prezentuje. Siema, z tej strony Kuba z kanału Agromazur TV. I dzisiaj co? Vlog hashtag 3. I dzisiaj tak, uprawa pod pszenicę. Lecimy sobie oporowo. I tak, ogólnie to uprawiamy sobie po to, żeby rozbić te bryły, bo naprawdę sporo ich się wyorało. I mam agregat promosiewny, ale żeby było to po prostu tutaj równo. Dobra, teraz tutaj sobie zajedziemy. Nie dojeżdża też do samego końca, żeby tutaj nie wtapić, bo tutaj od tego jest naprawdę mokro. Tutaj o, kawałek wjechałem, z tego co tutaj widzicie. Kawałek wjechałem i co? Już po prostu ciągnijcie zapad. Ale wyskoczyłem, no wiadomo, podniosłem pyk do tyłu. A nie będę już tutaj tego uprawiał, po prostu dojechałem tylko do bruzdy. Tutaj według instrukcji, które tutaj przekazał mi gości, który tutaj orał. I co? Jeździmy sobie drugim biegiem, trzecim zakresem. Czyli jakieś około 10 na godzinę. Akurat na poprzeciaku jesteśmy, to wiadomo, trochę wolniej. I co? Robota idzie naprawdę super. Nie ma się do czego przyczepić. Agregat niby stary, ale robi naprawdę kawał dobrej roboty. Jest to ogólnie bomet, z tego co mi się wydaje. I co? Teraz my zajedziemy tutaj. Elegancja Francja, jak to mówią. I tak. Wleciał już pierwszy vlog, ale drugi, z tego co mi się wydaje, jeszcze nie. I co? Drugi to będzie vlog zubijania pryzmy. Pewnie go tam już pewnie widzieliście, już na pewno jest na YouTube, skoro oglądacie ten. I co do dalszych vlogów? No myślę, że co tam będzie do roboty, to się będzie nagrywać, myślę. Ogólnie tak, tutaj było zaorane wczoraj, a tam jest zaorane dzisiaj. No widać, że tutaj taka ziemia trochę ten. Trochę się jak widać kurzy. I oram sobie, żeby... Znaczy Boże, oramy. Uprawiamy to sobie, żeby robić te bryły, bo to naprawdę. Żeby tutaj było po prostu było równie, tylko przy okazji zagapniemy bruźny. Jak widać, że trochę się kurzy. No i co, elegancko idzie. Nie wiem, jak się przyjął drugi vlog, ale tam lepiej, gorzej, ale będę wstawiał to sobie. I co? Uprawa nie jest zrobiona jakoś głęboko. Po prostu rozbijamy tylko te bryły, co tutaj są. Nie wiem, czy wspomniałem, ale dzisiaj jest 6 października roku, oczywiście 2021. I co? Nie jeździmy jakoś mega szybko. Można by rzec, że on tego agregatu praktycznie nie czuje, bo to jest jak na 75 koni, to jest dla niego nic. No i co? Robota idzie naprawdę elegancko. Myślałem, może na pewno jeszcze zimą się pojawiały jakieś vlogi typu pierwsze otwarcie pryzmy, kukurydzy, obornik na pryzmę, myślę, żeby się pojawił. No, mam naprawdę kilka planów na te vlogi. No, a cóż, no i teraz pewnie ktoś się zapyta, no, Kuba, a ile on ci pali w takim agregacie? Z takim agregatem. Szczerze to, on naprawdę to jest ciągnik oszczędny, nie powiem, że nie. Tutaj naprawdę do opryskiwacza, do rozsiewacza. Super traktor, nie ma co.
teraz to zajedziemy sobie tutaj, no sam koniec. Myślę, że teraz pojedziemy o tako. Też zamrócimy się i pojedziemy właśnie tak od tamtej strony. No i piszcie, jak tam u was pogoda, jak tam u was prace polowe, na jakim etapie jesteście. Też nieco ciekawi, chętnie poczytam. Oj kurde, tutaj pojeżdżony było trochę. No ale mniejsze z tym. Jak tam u was prace polowe, na jakim etapie jesteście? Czy posieliście już przede wszystkim o ziminy? Bo my tylko na zimę to będziemy sieli tylko pszenicę. Dobra, zajeżdżamy sobie tutaj. Tutaj lekka bruźna, ale to jeszcze zagarniemy na sam koniec. Dobra, i co? Zawracamy się. Wow, 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 trochę szybko, ale tak. Jak to mówią, terminy gonią. No i co? Jedziemy dalej. Oporowo, bez, jak to mówią. Oj, kurde, bo tu trochę trzęsie, ale jak już tam dalej wyjedziemy, ale będzie ok, no bo tutaj bo trochę pojeżdżone. Naprawdę, jest elegancko. Tutaj jak widać, no tutaj jak już mówiłem, trochę się kurzy. A i działka ma ogólnie gdzieś powierzchnię około 5-6 hektarów. Tutaj i co? Elegancko idzie robótka. Nie ma się do czego przyczepić naprawdę, jak na taki agregat. Tutaj mamy tylko łapki, kilka łapek i wał. No to jest naprawdę ok. Tutaj elegancko sobie to rozbijemy, te bryły. I co? Może widzimy się później. Ja się teraz jedynie z wami żegnam, no i co? Widzimy się później. Jak tutaj wygląda spóźniona ziemia. O, te bryły to już porozbija agregat ten prawoosiemny. I tutaj są agregacik taki, o. Jak można zobaczyć, może będzie jakiś remont jego, jakieś malowanko, coś tam, coś tam. I co? Tak jak widać, prezentuje się zestaw. Naprawdę pięknie. Co? Myślę, że tutaj będę się z wami żegnał. Jeszcze tutaj zaprezentuję, jakie tutaj te są bryły. O, tutaj jak widać, o. Tylko się dotknie, więc nie robimy oczywiście jakoś mega, mega, mega głęboko. I co? Ja będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli dotrwaliście do końca, to napiszcie aż tak uprawa. A ja będę wiedział, że oglądaliście to do końca. I co? Do zobaczenia i trzymajcie się i siemano!